Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam! Hej! Dzisiejszym gościem naszego podcastu LPP od podszewki jest Gosia Maciejewska, która jest starszą projektantką w Sinsayu w dziale Home. Cześć! Pracuję w Sinsayu od 2 lat. Jestem starszą projektantką i mam okazję opowiedzieć trochę o swojej pracy. Jestem w Sinsayu w dziale Home praktycznie od początku istnienia tego działu. Bardzo mi miło. Nam też jest bardzo miło i ja nie ukrywam, że jestem maksymalnie ciekawa Twojej pracy, no bo Sinsay to jest jedyna nasza marka, która właśnie taki asortyment jak Home oferuje. I chciałam się Ciebie podpytać, no mniej więcej wiem, tak, bo też odwiedzam nasze sklepy. Wiem, że macie naprawdę szeroki asortyment, czy to związane właśnie ze świecami, czy różnego rodzaju tekstyliami. Jak to wygląda u Was? Co Wy projektujecie? I też czym Ty konkretnie się zajmujesz? Dział Home w tej chwili bardzo szeroki ma asortyment. Od, tak jak wspomniałaś, świec, które cieszą się dużym powodzeniem, ale tak naprawdę mamy w tej chwili praktycznie wszystko. Wyposażysz u nas łazienkę, kuchnię, udekorujesz dom, drobne mebelki, kupisz plakaty na ściany, także naprawdę mamy bardzo dużo: kosze, doniczki, pościele, narzuty, koce i oczywiście okazjonalnie, sezonowo, czy tutaj mówimy o jakichś piknikowych gadżetach, czy o świątecznych. Także u nas wszystko dostaniesz, czego dusza zapragnie. Co sobie wymarzysz. Tak. No ja akurat mam wielką miłość w sobie do tematu wystroju wnętrz, więc zawsze na pewno coś to bym dla siebie znalazła. No a czym Ty się zajmujesz konkretnie? Obecnie jestem odpowiedzialna za subklasę dekoracje. Jest to dosyć szeroka subklasa, obejmuje od wazonów, przez misy dekoracyjne, różnego rodzaju dekoracje, tak zwane ozdobniki, także to jest taka wdzięczna, duża subklasa, no i zimowo wszystkie dekoracje świąteczne, wszystkie bombki, bombeczki, Mikołaje. Ale to jest niesamowite, jak Ci się buzia cieszy, jak mówisz o tych świątecznych rzeczach. Lubisz święta? Tak szczerze? Bardzo, bardzo lubię święta, także jest to wdzięczny czas, kiedy robimy świąteczne dekoracje i fajnie nam się te świąteczne dekoracje rozrosły. I tak jak jeszcze zaczynałam pracę, to dekoracje po prostu były dekoracje świąteczne, kropka. I wszystko tam się znajdowało. Tak teraz nam się ładnie to wszystko uporządkowało i na tyle dużo mamy tego asortymentu, że mogłyśmy to podzielić. I mamy po prostu to podzielone na szafy zielone, w których królują takie bardziej naturalne drewniane ozdoby, jakieś kraftowe, papierowe, zieleń taka naturalna. Poprzez takie typowe ho, 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 Merry Christmas, czerwone Mikołaje, tak, dzwoneczki. Dokładnie. Również ktoś, kto lubi bardziej pastelkowe ozdoby, znajdzie coś dla siebie. I przemycamy jakieś takie modowe w mniejszych ilościach, na przykład jakieś w tej chwili miedziano-granatowe. Również będzie kącik dla takich bardziej wyszukanych pań, tudzież klientów. Także każdy coś znajdzie dla siebie. No, rozwijacie się naprawdę w niesamowitym tempie. To widać naprawdę. Skąd u Ciebie pojawiło się takie zamiłowanie do właśnie dekoracji, wystroju wnętrz? Jakie Ty skończyłaś studia? Ja jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pozdrawiamy. Tak. Po sąsiedzku. Bardzo dobrze wspominam czas studiów. Później rozwijałam swoją pasję dekoratorsko-wnętrzarską w różnych pracowniach. Również prowadziłam swoją pracownię. I tak troszeczkę z przypadku tutaj się znalazłam. I od 2 lat cieszę się, że mam okazję tutaj współtworzyć dział Home. To jest kolejna historia, kiedy słyszę, że ktoś u nas znalazł się przypadkiem, został i się rozwija. Jak ten Twój przypadek wyglądał? No tutaj powiązania rodzinne, muszę o tym wspomnieć, aczkolwiek powiązania rodzinne, nie po znajomości, bo takie rzeczy tutaj się nie dzieją. Ale prawda jest taka, że tutaj moja siostra młodsza pracuje w dziale HR. I kiedyś przy jakiejś takiej zwykłej rozmowie byłyśmy wspólnie na obiedzie, rozmawiałyśmy coś i padło takie: a może byś, słuchaj, spróbowała, a zobacz. Ja tak się opierałam, bo dla mnie etat był takim dosyć, wzdrygałam się na samą myśl, ale finalnie mówię: no dobra, to słuchaj, to wyślę Ci swoje CV, bo akurat miałam gotowe CV tam z jakichś innych okoliczności. Wysłałam to CV i tak się potoczyło, że przyszłam na rozmowę, wszystko fajnie się zgrało.
No i przyszłam. Tutaj duża elastyczność była po stronie LPP-u, bo firma poczekała na mnie, ja musiałam po prostu swoje sprawy pozamykać, także i się wszystko fajnie układa. Ja mam taką anegdotkę do tego, bo jak już wcześniej z Gosią rozmawiałam, wstępnie, żeby w ogóle zorientować się, jak to u niej wszystko wyglądało, żeby się odrobinę poznać, zanim spotkamy się na nagrywanie, to jest duże prawdopodobieństwo, że w momencie, kiedy Gosia ze swoją siostrą podejmowała decyzję, żeby spróbować sił w LPP-ie, to ja w tym czasie byłam w tej samej restauracji przy stoliku obok. Jest tak, takie jest duże... niesamowite, ale tak, naprawdę. Jest takie duże prawdopodobieństwo, więc można powiedzieć, że może byłyśmy sobie jakoś przeznaczone. Tak, żeby, to wygląda. Żeby porozmawiać i to też jest ciekawa sprawa. Nie wiem, czy ty także to zauważasz, ale ja mam tak w Trójmieście, że praktycznie za każdym razem, jak gdzieś wychodzę, czy do restauracji, kawiarni, czy na spacer, to zawsze spotykam kogoś z firmy. Zdarza się, tak. Zresztą przyznam się szczerze, że LPP zatrudnia tak dużą ilość ludzi, że naprawdę nie trudno jest spotkać kogoś z LPP-u. Mam okazję gościć w swoim mieszkaniu, które udostępniłam na wynajem. Zupełnie jest w przypadku dziewczyny, która przyjeżdża z okolic Lublina i będzie mieszkać właśnie w Gdańsku. I w trakcie rozmowy wyszło, no, że ona tutaj do pracy przyjeżdża, a ja mówię, no a gdzie będziesz pracować? W LPP-ie. No więc... Słuchajcie, świat jest mały. Świat jest naprawdę mały. I słuchacze, jeżeli są z Trójmiasta, to na pewno znają kogoś, kto u nas pracuje. Słuchaj, jaka to była zmiana dla ciebie, przejście właśnie z projektowania z własnej działalności na to, żeby projektować no już właśnie te dekoracje? Ja cały czas projektuję wnętrza i to się fajnie uzupełniają te dwa tematy, bo one cały czas jakoś przecinają się te drogi. Zmianą dla mnie było na pewno to, o czym wcześniej wspomniałam, etat. Osoba, która pracuje na własnej działalności i sama sobie ustala te godziny, może wyjść o każdej godzinie w jakiś tam do załatwienia spraw czy cokolwiek. To było takie dosyć dla mnie drastyczne, ale powolutku się przyzwyczaiłam. Jeśli mam jakąś potrzebę, to tutaj po uzgodnieniu z przełożoną nie ma problemu, nie koliduje to z żadnymi moimi sprawami. Ale tutaj po prostu tu jestem w LPP-ie skupiona na produkcie, na jednej pojedynczej, jakby oczywiście tworząc całą kolekcję, ale jakby ta skala jest inna, a tworząc projekty tutaj całościowo patrzę na pomieszczenie, przestrzeń. No i tutaj pewnie dużą rolę odgrywa praca zespołowa. Tak, dlatego w naszym zespole pracują też i graficy, i kupcy i to wszystko łączy się, ponieważ graficy uzupełniają nasze projekty o grafiki, a kupiec, który jest też tutaj bardzo istotną postacią w naszej pracy, kontakt z dostawcami, kwestia negocjacji cen, tutaj kupiec też jest bardzo ważny. Także wspólnie tworzymy to, co można zobaczyć później na półkach w sklepie. Ciekawi mnie też to, jak projektowanie właśnie akcesoriów do domu ma się do projektowania ubrań, bo proces projektowy ubrań znam, no bo wielokrotnie jakby miałam tutaj też możliwość rozmawiania z projektantami z tego obszaru. Natomiast zupełnie nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dział home. Mogłabyś nam opowiedzieć trochę? Zaczynamy od przygotowywania koncepcji pod dany sezon. Sezony dzielimy tak samo jak w ubraniówce, czyli na sezon zimowy i sezon letni. I to jeszcze dzielimy na wejścia, tak samo jak w ubraniach, na wejścia do sklepu. Czyli mamy trzy intake'i. Mhm. I w każdym sezonie są trzy intake'i. I przed każdym sezonem i przed każdym intake'iem przygotowujemy ogólny zarys, koncepcję kolekcji, jak ona miałaby wyglądać. Czyli kolorystykę, charakter. To wszystko oczywiście w oparciu o trendy obserwujemy, jeździmy na targi, obserwujemy, co się dzieje na rynku wnętrzarskim. I po przygotowaniu takich tablic przygotowujemy później takie pliki z inspiracjami dla naszych dostawców. Czyli mamy konkretnie wazon ceramiczny i przygotowujemy takie wazony, jakie byśmy, w jakim kierunku właśnie to ma być, w oparciu o te nasze moodboardy. Dostawca w tym momencie odpowiada, czy coś takiego w swojej ofercie ma. Jeśli nie ma, to podsyła czasem coś podobnego. Jeżeli to się mieści w naszym budżecie i tutaj właśnie jest rola kupców, którzy to wszystko jakby nadzorują. Jeżeli to się wszystko zgadza, dostawcy nam przysyłają tak zwane promosample i my na tych promosamplach pracujemy, zmieniamy, dodajemy, odejmujemy, powiększamy i tak troszeczkę z takiego gotowego produktu staramy się jak najwięcej swojej kreatywności i swojej pracy włożyć, żeby ten produkt był jak najbardziej wyjątkowy.
Czy to wygląda tak jak w mojej głowie teraz, czyli siedzicie przy jakimś takim wielkim stole, na którym jest mnóstwo właśnie, nie wiem, wazonów, ozdób i tak dalej, dotykacie, patrzycie, dyskutujecie? Trochę tak. Niekoniecznie to jest stół, ale to są tablice, na których przyczepiamy jakieś kawałki materiałów. Chodzi o jakości, o wykończenie, o kolory. Często się zdarza, że tłuczemy jakieś kawałki wazonów albo na przykład gdzieś wypatrzymy jakąś fajny talerz, fajną filiżankę, a nam to będzie pasowało właśnie w jakiejś innej grupie. To tutaj oczywiście wszystkie razem, wszystkie projektantki współpracujemy ze sobą i dzielimy się tymi skrawkami, tymi kawałkami talerza, bo jeżeli coś mamy ceramicznego, no to oczywiście zawsze tutaj wspólnie pracujemy, żeby to było spójne, żeby to wyglądało tak samo. A ten stół, o którym mówisz, że wybieramy ten nasz przysłowiowy tutaj wazon, to są tak zwane MSM-y, czyli to są spotkania przed danym intake'iem, gdzie wspólnie wybieramy już taki bardzo rzeczywisty obraz tej naszej kolekcji i wtedy faktycznie te wszystkie wazony, które mamy, to tak wyciągamy, oglądamy je wszystkie i wybieramy ten najlepszy, który nam najbardziej odpowiada i najbardziej pasuje do kolekcji. To jest też o tyle ciekawe, bo kojarząc te wszystkie właśnie procesy z działu, gdzie przygotowuje się kolekcje ubraniowe, no to tam są tkaniny, tak? A domyślam się, że u Was tych jakby materiałów i takich wzorów 3D, no jest zdecydowanie więcej, także macie duże pole do popisu. Duże pole do popisu, mamy naprawdę od tkanin, dzianin, drewna, bo dużo też z drewnem mango, z bambusem pracujemy, przez metal, różnie wykończony, ceramikę, no mamy naprawdę, jeżeli chodzi o materiały, to praktycznie wszystko. A jak wygląda współpraca różnych zespołów, tak? Bo twój zajmuje się tymi dekoracjami, są też tak. Inne zespoły, subklasy, tak? Jak ty tak. To nazywasz, jak to tutaj mówimy u nas w firmie. Jak wy to wszystko koordynujecie, żeby całość była ze sobą spójna? Mamy u siebie takie pomieszczenie, które się nazywa naszym showroomem i mamy fizyczne meble, które są w sklepie. I my na tych półkach układamy sobie te nasze produkty i każdy z subklasy układa swoje rzeczy, tworząc spójną całość. Później też to przerzucamy na komputer, robiąc zdjęcia tych produktów i układamy po prostu tak, żeby to wszystko tworzyło spójną całość, żeby to tutaj rodzinnie, że tak powiem, subklasowo wszystko się zgrywało. Także to oczywiście to jest podzielone na grupy, bo jest nas tak dużo jest tych produktów, że kiedyś tak faktycznie to się działo, bo jak zaczynałam pracę, byłam jedyną projektantką w zespole, ale faktycznie ta ilość tych modelokolorów była tak mała, że byłam w stanie sama to ogarnąć, ale w momencie, kiedy to się już tak rozrosło, to podzieliliśmy faktycznie i żeby to było spójne, układamy wspólnie na meblach, są umawiane spotkania, a później to też przerzucamy na komputer, tak żeby właśnie przestawiać, przekładać łatwiej, żeby to tam wszystko tam się działo. Mm-hmm. I czy jest taki jeden head designer, head designerka, która jakby ma to wszystko w ryzach i tego wszystkiego pilnuje? Czekamy z niecierpliwością na tą osobę. Czy trwa rekrutacja? Trwa rekrutacja i już jakiś czas ma miejsce, ale czekamy. Czekacie. No słuchajcie, jeżeli ktoś słucha i ma takie doświadczenie, to serdecznie zapraszamy. To też jest ciekawe, że Sinsay od pewnego czasu, dość krótkiego, znajduje się w nowym miejscu w Gdańsku, w nowym budynku, pięknie wyremontowanym. Ja jeszcze u Was nie byłam. Zapraszamy serdecznie. I właśnie jak opowiadałaś o tym miejscu, tej wzorcowni Waszej, to stwierdziłam, że koniecznie muszę przyjść. Tak. Ogrom produktów, które się tam znajduje, jest ten nasz showroom znajduje się w sąsiedztwie naszego magazynu, w którym te wszystkie nasze produkty i już wyprodukowane i te promosample trzymamy, także warto zobaczyć ile tego jest i jak pracujemy, a miejsce faktycznie jest nowe, wyremontowane, przenieśliśmy się raptem 3 miesiące temu z innej lokalizacji, która była taka oldschoolowa. Super. To jest dobre słowo. Ale teraz macie naprawdę bardzo fajną przestrzeń. No dobrze, a teraz mamy tak, teraz mamy co? Mamy marzec, a ty pracujesz nad którym intake'iem? Marzec to jest trzeci intake, tak? Marzec to jest drugi intake. Każdy intake ma 2 miesiące, czyli styczeń, luty to jest pierwszy, marzec, kwiecień, drugi i tak dalej. I teraz pracujesz nad czym? Teraz pracuję nad latem 2023.
Ojejku, to jest naprawdę duże wyprzedzenie. No oczywiście musi, z takim wyprzedzeniem musimy pracować, ponieważ proces produkcyjny, przygotowania produktu, czyli to nie jest tak, że my pierwsze odrobienie takiego produktu przez nas zaprojektowanego, to jest trafione w dziesiątkę. Na tym etapie jeszcze zdarzają nam się poprawki. Zdarza się, że dostawca nie rozumie naszej dokumentacji i następują jakieś zmiany, więc przychodzą do komentarzy te produkty, my je komentujemy, dostawca przysyła kolejny odrobiony wzór i jak już jest wszystko gotowe, no to oczywiście proces produkcji i proces dostawy tutaj do nas, do Europy też trwa, więc z takim wyprzedzeniem musimy projektować. Czy w kuluarach, jak już skończymy nagrywanie, powiesz mi, co będzie modne podczas świąt tego roku? Ja się, słuchajcie, dopytuję, bo tutaj w firmie zajmuję się troszeczkę tematem świąt i przygotowuję te prezenty świąteczne dla pracowników, więc może mi coś tam zdradzisz i jakoś się dogadamy. Oczywiście. I coś mi troszeczkę podpowiesz, bo zawsze jestem ciekawa, co tam w trawie piszczy. No ale ja do tego siadam jakoś pewnie w lipcu, w sierpniu, więc jeszcze trochę mam czasu. Dobrze. Wspomniałaś o dokumentacji. Tak. Jak ona wygląda? Czy to jest bardziej dokumentacja zdjęciowa, bazująca na tych promosamplach? Czy wy też tworzycie od zera jakieś takie techniczne dokumentacje? I tak, i tak. Dokumentacja jest tworzona w programie CorelDRAW. Jest to program graficzny, który akurat współpracuje tutaj z naszym systemem i dlatego na nim pracujemy. I tak mówię, bo są dokumentacje, które faktycznie robimy zdjęcia i dopisujemy jakieś swoje komentarze i jesteśmy w stanie tak to zrobić, ale są też rzeczy, które rozrysowujemy i to też robimy w programie graficznym. I po prostu wymiarujemy, opisujemy szczegółowo, żeby dostawca wiedział, o co nam chodzi i żeby faktycznie ten produkt zgadzał się z naszym pomysłem. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć do waszego zespołu, na przykład na stanowisko, no dajmy na to asystenta projektanta w dziale home, to jakie powinien mieć umiejętności? Bardzo fajnie by było, gdyby miał wykształcenie kierunkowe, czy to architektura wnętrz, czy wzornictwo, czy architektura i urbanistyka. Fajnie, jeżeli ma wyczucie, poczucie estetyki, gustu pasujące do naszego profilu. Należy znaleźć ogłoszenie, czy akurat faktycznie poszukujemy takiej osoby, a co chwilę faktycznie takie ogłoszenia się pojawiają na stronie sinsay.pl kariera. Tak, ogłoszenia pojawiają się na stronie sinsayowej i na stronie LPP. Jeżeli taka osoba spełni oczekiwania, zostaje podjęty z nią kontakt i zostaje jej wyznaczone zadanie do wykonania. I jeżeli to zadanie jest fajnie wykonane, kolejne rozmowy mają miejsce. No i tak naprawdę chwila, moment i już jest, dołącza do naszego zespołu. I domyślam się, że to jest dość szybkie wdrożenie i działacie już wspólnie razem. Tak, tak. Zawsze taka osoba ma kilka miesięcy na wdrożenie, poznanie naszego produktu. Przyznam się, że sama się z tym zmagałam, bo ilość tych różnych nazw, MSM-y, intake'i, indeksy, modelokolory, reteki, to wszystko jest nowe i faktycznie taka osoba jak przychodzi, to może ją po prostu przytłoczyć ilość tych nowych słów, ale to szybciutko wszystko jesteśmy w stanie przekazać i później już razem pracujemy i taka osoba jest dla nas dużym wsparciem. Gosiu, a jak ty jesteś jaka ty jesteś wnętrzarsko-estetyczna, że tak powiem? Ty masz jakiś taki twój styl? Mój styl. Bardzo lubię surowe wnętrza, bardzo lubię beton, bardzo lubię naturalne materiały, drewno. Teraz obecnie dużą fascynację kamieniami, różnymi marmurami, granitami przechodzę. Ale drewno i beton zawsze było bliskie memu sercu, więc ja lubię, gdybyś się chciała zapytać o takie moje najbliższe mi styl, to bym powiedziała, że taki industrialno-surowy. A jeżeli chodzi o projekty dla moich klientów, no to zawsze słucham tego, czego oni potrzebują i zdarzało mi się projektować wnętrza kompletnie nie w moim klimacie. Traktuję to zawsze jako wyzwanie i nigdy się przed tym nie chowam. Lubię takie przerwniki i fajnie później wrócić do swojego. Właśnie wydaje mi się, że to jest cecha naprawdę tych dobrych projektantów, że oni potrafią się wczuć w potrzeby swojego klienta, które są zupełnie różne i w te różne estetyki. No to jest duże wyzwanie, ale z drugiej strony też ciekawa praca, no bo myślę, że masz duże pole do popisu, jeżeli chodzi o te dekoracje w Sinsayu i te właśnie różne linie.
Tak, duże pole do popisu jest i fajnie, że tutaj mamy taki realny wpływ na to, jak ta kolekcja będzie wyglądać. Oczywiście nie możemy całkowicie jakby nie patrzeć tego, co się dzieje na rynku i tutaj jakby to jest też dla nas dużym zawsze wyznacznikiem. Dlatego też jeździmy na targi, obserwujemy, jeździmy też teraz sytuacja epidemiologiczna nie do końca nam pozwala ruszyć w świat tak, jak kiedyś to było możliwe. Także w tej chwili jeździmy tutaj bardziej tak bliżej europejsko, po to, żeby obserwować trendy, co w trawie piszczy. No właśnie, jakie to są targi albo, nie wiem, czy serwisy? Z czym warto być na bieżąco? Jeżeli chodzi o trendy, to warto obserwować po prostu, co tak naprawdę się pojawia na rynku, wyciągać wnioski, tak troszeczkę szerzej patrzeć, że na przykład jeżeli pojawia się jakiś wzór w tapetach, on być może się też przeniesie na jakieś dekoracje, na przykład na jakieś grafiki na pościelach. Więc tutaj trzeba po prostu tak szeroko patrzeć. Ale w tej chwili internet nam dostarcza tak dużo możliwości do obserwowania poprzez taki bardzo popularny Pinterest, na którym można obserwować i później tak naprawdę ten Pinterest nam podpowiada też pewne wybory, ale ja bardzo też polecam różnego rodzaju pisma branżowe, które mają internetowe wydania i mówię tutaj o też i o australijskich, i o amerykańskich stronach. Także ja głównie tam zaglądam i stamtąd czerpię inspiracje. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o targi wnętrzarskie, to gdzie one się odbywają? We Włoszech, w Mediolanie. Różnie z tymi targami w tej chwili bywa, bo ze względu na sytuację koronawirusową one są albo przenoszone, albo w formie internetowej, ale te w Mediolanie są takie najbardziej popularne i mam nadzieję, że w tym roku uda nam się tam wybrać. W tej chwili być może pojedziemy jeszcze w tym tygodniu do Warszawy. Pod koniec zeszłego roku też byłyśmy w Warszawie, także Bolonia, Mediolan. Także tutaj tak bliziutko, ale zawsze. Ale myślę, że wiesz co, bardzo chętnie, jakbyś chciała kogoś zabrać. Dobrze, Mediolan, będę Bolonia, ja mogę się z wami wybrać, nie ma problemu. Mogę też nosić te siatki z jakimiś promosamplami. Tak, to katalogi też... zawsze po prostu też warto wtedy wziąć małą walizkę na kółkach, bo te wszystkie katalogi zawsze ważą, a jak się cały dzień chodzi po targach, to warto ciągnąć tą walizkę ze sobą. No dobrze, to mówimy o takiej branżowej części. Jest jeszcze część pewnie w jakiś sposób prywatna, która przekłada się na twoją pracę, czyli takie inspiracje z wystaw sztuki, z natury, z wyjazdów twoich prywatnych. Co ciebie tak inspiruje do tego, żeby tworzyć? Najbardziej inspirują mnie wyjazdy, to może tak śmiesznie zabrzmi, ale wyjścia do restauracji. I tutaj mówię, czy to w Polsce, czy to za granicą. Generalnie w momencie, w którym jesteś sfokusowana na wnętrza, jedziesz gdziekolwiek, nawet wiesz, biegnę gdzieś tam na lotnisku i patrz, o Boże, jakie piękne kafle, nie? I cyk, zdjęcie. Ale ja to zupełnie rozumiem, bo chyba mam tak samo. Także tutaj jakby na pewno te wyjazdy zagraniczne, one mi bardzo dużo dają i tam się staram czerpać inspiracje i tak jak mówię, to już jest choroba, idziesz gdzieś tam, patrzysz, o Boże, jaki piękny beton i znowu zdjęcie, nie? I tak to wygląda. A masz taką manię, która u mnie się objawia tym, że ja lubię dotykać materiału? Też lubię, ale czy to bym nazwała manią? Nie, ale zawsze faktycznie tak, o Jezu, jakie tutaj to, jaka piękna rdzana. Prawda? To jest niesamowite. Piękny beton, piękna rdza. Można się naprawdę w życiu zachwycać różnymi rzeczami. Kiedyś tutaj taką anegdotę powiem o jednej klientce, która podzielała również mój entuzjazm. Wybierałyśmy kolor, uwaga, czarny. Robiłyśmy próbki lakierów do frontów meblowych i tych próbek miałyśmy powiedzmy 4. Wszystkie były czarne, ale były... Różnie czarne. I my tak po prostu ustawiłyśmy te próbki i tak po prostu prawie, że leżąc na podłodze, o Jezu, jaki piękny ten czarny. I przychodzi mąż tej klientki i tak mówi, co wy robicie? No czarny wybieramy. On tak się patrzy i mówi, przecież wszystkie są czarne. Nie. To robi różnicę. Tak. To robi naprawdę różnicę. Myślę, że to do tego tym bardziej się przekonałam, jak chodzę do dziewczyn z działu przygotowania produktu i oglądam te pantony, jak widzę, ile odcieni mogą mieć kolory, to naprawdę jest niesamowite i też niesamowite jest to, jak
wydaje mi się, że oko dziewczyny jest wyćwiczone i twoje pewnie też, żeby dostrzegać pewne niuanse. Tak. Często dostajemy jakieś labdipy od dostawców. Labdipy od dostawców to są właśnie propozycje kolorystyczne. My zadajemy według książki Pantone'u konkretny kolor, no ale dostawca na przykład robi jakieś tam próby, bo tutaj mamy świat idealny i mamy piękną książkę, prawda, i chcemy ten konkretnie kolor, ale on może niekoniecznie tak samo będzie wyglądał na jakiejś tam innej dzianinie, jakimś innym wykończeniu. No więc dostawca robi nam próby i przysyła na przykład cztery kolory. No i dla osoby niepracującej w tym dziale to się może wydawać, no przecież wszystkie są różowe. Ale tutaj w tym różu jest troszeczkę za dużo żółtego, ten jest za chłodny, a ten jest za trupi, jak my to mówimy. Więc tak faktycznie to się może wydawać, że to wszystko jest ten sam kolor, a jednak nie. I to oko jest wyostrzone i wyłapuje te barwy takie tam, które są dla nas niepożądane, tudzież patrzymy ten idealny, proszę, cyk. Budzisz takie wrażenie we mnie, że naprawdę bardzo lubisz swoją pracę i jesteś taką prawdziwą projektantką z krwi i kości. I teraz tak sobie pomyślałam, no bo wspomniałaś o studiach, okej. Ale czy ty masz taki moment w swoim życiu, kiedy to się w tobie obudziło? Że ty chcesz właśnie coś takiego robić? Ja od zawsze dużą radość czerpałam w tworzeniu takim od zera, że tak po prostu tutaj jest kawałek kartki jak na studia. Coś z niczego. Coś z niczego. Że tutaj mam po prostu 5 arkuszy kartonu białego i mam z tego zrobić makietę jakąś. I ja to uwielbiałam robić, więc ja od samego początku zawsze, tak jak mówisz, tworzenie coś z niczego i tutaj też się odnajduję w naszym dziale, bo faktycznie od takiego procesu wymyślania, ustalania koncepcji, przez tworzenie tej dokumentacji, która może się wydawać takim nudnym etapem, ale jest potrzebnym nam jak najbardziej i im lepiej tą dokumentację zrobimy, tym później ten proces produkcyjny się skraca i w końcu przychodzi ten produkt, wow, fajnie wygląda, a później się go widzi na półkach sklepowych, na stronie internetowej w pięknej aranżacji. Czyta się na jakichś grupach naszych klientek, klientów, którzy są zachwyceni jakimś produktem. To fajnie coś takiego, być częścią takiego zespołu i tworzyć te rzeczy. A masz tak, że jak chodzisz do koleżanek na kawę czy na jakieś imprezy, to zerkasz sobie, że u kogoś w domu, nie wiem, jest miska od was albo świeczka? Powiem ci, że tak. Zdarzyło mi się też ostatnio być w odwiedzinach u potencjalnych klientów i autentycznie pani była po prostu fanką Sinseya, bo gdzie nie spojrzałam, tam był tutaj nasz dywanik, tu nasza miska, tutaj nasza świeczka. To tak oczywiście się w duchu się śmiałam, ale również było miło. A z tych wszystkich dekoracji masz taki swój ulubiony rodzaj rzeczy, które najbardziej lubisz projektować? Nie. Nie mam ulubionego. Lubię wszystko. Ciężko wybrać coś takiego, żeby się sfokusować tylko na dekoracjach. Dużym bardzo wyzwaniem są kurzołapki. Takie przysłowiowe słonie z podniesioną trąbą. To są takie tak zwane kurzołapki, czyli one żadnej funkcji takiej użytkowej nie spełniają. Tylko dekoracyjne. Dekoracyjne typowe. One są bardzo dużym wyzwaniem, ale nie mam takiego swojego jednego ulubionego. Fajnie jest jakby szerzej projektować i tutaj nie mam takiego jednego ulubionego. A jeżeli chodzi o świece, to musicie dużo się naniuchać pewnie, żeby wybrać, tak. Nie? Tak. Ze świecami jest tak, że dostawcy nam przysyłają swoje próbki zapachów. Mamy słoik kawy, żeby po prostu ten węch zresetować, bo w sytuacji, w której tych zapachów trzeba wybrać 15, to w którymś momencie po prostu wszystkie już tak samo pachną i trzeba trochę odpocząć. Zdarza się też oczywiście tak, że coś w próbce wydaje się być fantastycznym wyborem, a przychodzi świeca i generalnie wszyscy się pytają, kto to wybrał. I wtedy trzeba zmieniać. Właśnie dlatego z takim dużym wyprzedzeniem projektujemy, żeby był ten czas na ewentualne poprawki. A jak udaje ci się łączyć tą twoją pracę zawodową u nas w LPP w Sinseyu z tą twoją częścią prywatną, gdzie też projektujesz? No nie jest to łatwe, bo jednak doba nie jest z gumy i ja jeszcze mam dwójkę fantastycznych synków, więc oni też mi zabierają trochę czasu, ale dobra organizacja,
też inaczej do tego się podchodzi, jak to się lubi. Więc w sytuacji, w której ja siedzę jeszcze przed komputerem do późnych godzin wieczornych, czy czasem mi się zdarza w weekendy, no taki mój wybór, nie narzekam, nie żałuję. Tak jak powiedziałam, jeżeli to się lubi robić, to jest troszeczkę też swego rodzaju przyjemnością. Mm-hmm. No mamy u nas naprawdę sporo osób, które realizują się tutaj w pracy zawodowej na etacie, a mają też swoje jakieś tam własne czy działalności, czy jakieś pasje, które realizują, jakoś to udaje im się spinać. W sumie ja też tak robię. Także każdy ma coś takiego dodatkowego. Wydaje mi się, że chyba tak jest w branży kreatywnej, że my nie lubimy się zamykać chyba na jednej rzeczy. Nie? Tak, coś tak. takiego jest. Lubimy popróbować różnych tam tematów. Tak, ale też jeszcze tutaj muszę dodatkowo podkreślić, że praca w LPP-ie to też są super ludzie. I to też mnie bardzo tutaj trzyma. Mamy taki krąg w naszym dziale osób, z którymi pracuję od zawsze. I to też jest taka duża wartość dodana, że fajnie ludzie w pracy też dużo dają. No też zupełnie inaczej jest, jak przychodzisz, może z kimś napić się kawy, trochę pogadać, pośmiać się, to też... Tak, nie? Tak. Tak, ta motywacja jest inna. Tak, i ja lubię ludzi i to też dlatego to poświęcenie tej wolności na rzecz etatu, ale ten ciągły kontakt z ludźmi. Ja na przykład bardzo nie lubię pracować w tej chwili. Mam tą pracę LPP-u, dla LPP-u lubię wykonywać tutaj w biurze, w tych rytuałach godzinowych i jeżeli zdarza się nam być odesłanym na home office, to wszyscy się zawsze śmieją, że ja jestem pierwsza, która będzie z tego tytułu bardzo niezadowolona, ale są takie... niż za nimi. Tak, tak, zdecydowanie. A macie jakieś takie swoje rytuały? Obchodzicie na przykład urodziny albo macie jakieś imprezki swoje działowe, zespołowe? Wiesz co, kiedy zespół był troszeczkę mniejszy, faktycznie te urodziny to było, zawsze było obowiązkowo, trzeba było przynieść ciasto i zawsze zespół pamiętał, żeby prezent przynieść. To było bardzo fajne. W tej chwili ten nasz zespół jest naprawdę tak duży, że robimy to już w mniejszym gronie, ale tutaj mamy swoją taką grupę, gdzie się spotykamy również po pracy i te urodziny celebrujemy, ale mamy takie swoje małe święte godziny typu, że idziemy po kawę. Nie na kawę, tylko po kawę. Wiadomo. Ale wspólnie też jemy posiłki, jemy obiad wspólnie i to jest taka, się śmiejemy zawsze, jak ktoś nam ustawi spotkanie w tym czasie, że też jak on śmiał to zrobić. Także to są takie małe rzeczy, które staramy się pielęgnować, bo fajnie właśnie też trochę głowę skierować na inne tory i tak jak mówisz, pośmiać się wspólnie, ponarzekać to czasem też, to są takie... No jasne, że tak. Wszyscy jesteśmy ludźmi, musimy czasem złapać trochę oddechu, żeby potem nam się lepiej pracowało. A propos tego oddechu, a prywatnie jak ty odpoczywasz? Bo mam nadzieję, że czasami jednak znajdujesz na to czas. Tak, odpoczywam ze swoimi dziećmi, o których wspomniałam. Mam dwóch synków, Leonarda i Juliana. Pozdrawiamy. Tak, chłopcy są bardzo aktywni sportowo, więc wspólnie czy jeździmy na rowerze, ale oni generalnie są bardzo, bardzo sfokusowani na piłce nożnej, więc to są częste wyjazdy na turnieje, na treningi, na sparingi. Latem, jak tylko jest cieplej, staramy się zawsze nad wodą spędzać ten czas. Tutaj też tak rodzinnie, zawodowo, trochę z kitesurfingiem jesteśmy związani. Także chałupy to jest nasz sezon letni i tam staramy się odpoczywać. Już nie możesz się doczekać, co? Trochę tak. Trochę tak. Tak, zima w Polsce jest ciężka, więc czekam na trochę odrobinę słońca, ciepła i tego wiatru we włosach. I a propos tego ciepła, czy jest jakiś taki gorący trend wnętrzarski na ten sezon teraz letni? Bardzo dobrze odebrane został ten ciepły, balijski klimat boho i on się cały czas bardzo dobrze się sprzedaje, czyli wszystkie wiklinowe, plecione kosze z trawy morskiej, jutowe dywany, bawełniane narzuty, to wszystko się bardzo, bardzo fajnie sprzedaje. To ja się cieszę, bo to jest trochę moja stylistyka, także na pewno coś tam sobie znajdę. Słuchajcie, no to ja teraz mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, jak pójdą sobie do sklepu Sinseya, tam gdzie jest dział home, albo zajrzą na stronę, jak będą sobie wybierali jakieś dekoracje, to pomyślą sobie o takiej Gosi, która tutaj jest w Gdańsku
I słuchajcie, ciężko pracuję ze swoim zespołem na to, żebyście mieli naprawdę fajną ofertę i żebyście mogli te swoje domy przystroić, żeby Wam było przyjemnie i miło. Zapraszamy serdecznie do sklepów i również do naszego zespołu do dołączania. Tak, słuchajcie, rozrastamy się jak burza, także jeżeli kochacie wnętrza, jeżeli kochacie dekoracje, to zapraszamy Was serdecznie. No i do zobaczenia może w zespole twoim. W murach LPP-u albo w restauracji. Albo w restauracji, albo na kawie. Dokładnie. Dziękuję Ci, Gosiu, bardzo za rozmowę. Ja również, było mi bardzo miło. Fajnie było Cię poznać i mam nadzieję, że to nasz pierwsze, ale nie ostatnie nasze spotkanie. Tego się trzymamy. Pa, dokładnie. Pa. Pa. Na dziś to już wszystko. Jeżeli odcinek Ci się podobał, gorąco zachęcam do subskrypcji naszego podcastu.